Siemanko moi drodzy, ja jestem Carlos. Byłem teraz w motoprymie Iron Motovlog. Przepraszam ciebie, wiem, kiedyś powiedzieliśmy, że nie będziemy tu kupować, bo się wkurwiłeś, bo ci nie chcieli wymienić stroju, ale zapomniałem o tym. Na wstępie, co wam powiem, to wam powiem, ale ciepło. Nareszcie. Byłem dzisiaj w pobliskim mieście Piotrków Trybunalski, właśnie motocyklem załatwić parę spraw. O Jezus. To jest normalnie przewalone. W tym stroju, w takim cieple, to jest naprawdę... Tracer? Nie, Kawasaki to jest jakiś, kurde. W takim stroju jest przewalone. O kurde, ja chyba tu powinienem jechać, coś mi się wydaje. No i byłem oddać taką lampę na ten, wiecie na co, na gwarancję solarną kupiłem w komputroniku i niestety szlag ją trafił, a właściwie nie szlag trafił, od początku nie działały te czujniki dobrze. Czujniki nie działały, nie można było ustawić sensora dobrze. No i oddałem i jeszcze byłem właśnie kupić sobie tą termoaktywną koszulkę, bo to jest taka zajebista sprawa. Powiem wam, że pierwszą koszulkę jaką kupiłem termoaktywną, jakieś 7 lat temu chyba, i to jest jeszcze z firmy Kipsta, tak, w Decathlonie w Łodzi. Użytkowałem ją intensywnie. Taką koszulkę się nie tylko fajnie używa na moto, ale w ogóle no, do biegania, do jakichś tam ćwiczeń. Zajebiste to jest po prostu. Naprawdę tak fajnie sucha jest skóra po prostu, ten cały podium mokra, że tak powiem, nawierzchnia zostaje wydalona na zewnątrz i jest kulturalnie i suchutko i fajnie się człowiek czuje. No i postanowiłem teraz zainwestować w coś takiego droższego, żeby po prostu zobaczyć jak to, tam Kipsta to była taka, wiecie, taka tanioszka, nie? Na ten bróbek to polska firma, z duńskiej Woli to szyją. Drogo trochę było, to bróbek cooler się nazywa ta bluza co kupiłem. Pojechałem do tego motoprymu, ponieważ cena jest bardzo atrakcyjna, znaczy atrakcyjna, może nie atrakcyjna, ale nie wyróżnia się wyższością od tych cen z Allegro, także wolałem przyjechać i nie byłem pewny rozmiaru. I przymierzyłem sobie ją i od razu z przymierzalni wyszedłem i nawet jej nie zdejmowałem, tylko zapłaciłem i nara. Wybrałem L-kę, teraz tak się zastanawiam, czy może XL-ka nie byłaby lepsza, ale już kupiłem wcześniej też taką bluzę termoaktywną innej firmy. Nie pamiętam jakiej, jakieś tam stówę to chyba za nią dałem. Tyle, że ona była z bawełny, ma w sobie bawełnę, co nie polecam do takich bluz, bo wydaje mi się, że takie niskobudżetowe bluzy to zazwyczaj żeby były ten zrobione z... Dziewczynka lubi motocykle, już jest zaszczepiona. No, żeby były zrobione właśnie z poliestru i z polimat? Coś takiego? Nie wiem jak to się nazywa, napiszę wam. Trudno mi się wysłowić, chłe. Nic dziwne, nic nowego, nie? No i to są, to jak jest taki, jest poliester i ten polimat, czy jak to tam się nazywa, to jest zajebiście, bo bardzo szybko taka bluzka po prostu schnie. No. I tak, no 160 za nią dałem, no to już myślę, że będzie lepsze od tej Kipsta, za tą Kipsta to dałem w promocji w Decathlonie chyba 6 dych. I to było... Ile lat temu? Już jest taka zluchana w ogóle, ale lubię w niej chodzić, bo jest taka właśnie dopasowana, super. No i ten bróbek też fajnie się w nim czuje, fajną ma taką siateczkę. I teraz mam ją na sobie w porównaniu do wcześniej, którą koszulkę miałem, jak przyjechałem bawełnianą, to jest lepiej, kurczę, naprawdę, już czuję, że chłodzi. Nie zrobiła mi bolówką miejsca, bo przecież
za duży samochód, nie? No i Brubek, no poszedłem trochę, bo na Motobanda zrobiła taki filmik właśnie o Brubeku i zacząłem drążyć temat, chociaż wcześniej słyszałem też o tej firmie trochę. I jeszcze co, jeszcze wcześniej niż ten filmik, a może i nie, a może mniej więcej w tym samym czasie moja ukochana kupiła mi kominiarkę Brubeka właśnie na urodziny między innymi. No i też kominiareczka fajna, taka, widać, że materiał taki jest właśnie elastyczny, dosyć cienki i też odprowadza fajnie właśnie wilgoć. No i o to chodzi. I chyba właśnie na moto pod strój, no to najlepszy jest temat założyć termoaktywne ciuszki. No, kalesonek nie kupiłem, no bo z kalesonek raczej nie będę korzystał. No i wszystko fajnie, moto, ale kurczę, jak jest taka pogoda, to naprawdę no nie mam ochoty w ogóle się ubierać w te stroje. To jest po prostu tragedia jakaś. Gorąco, gdzieś się człowiek zatrzyma i poszedłem do tego komputronika reklamować tą lampę. Jak wstałem i ten gościu tam pisał te papiery, no to myślałem, że zaraz kurde wystrzelę jak popcorn, nie? Chociaż byłem rozpięty i tak dalej, ale no kurde, jednak jest gorąco, nie? I załatwianie spraw w ogóle jest troszeczkę problematyczne. No. Właśnie tak zastanawiam się, bo chyba we Włoszech, czy tam w tych Chinach, jak się ogląda jakieś filmy stamtąd, to tam ludzie raczej się nie przejmują jakimiś strojami. Tutaj gdzieś chyba u nas tylko tak wszyscy się w te zbroje poubierają, czarne. Jo, no wiadomo, bezpieczeństwo. Liczy się też komfort, no w takim stroju nie jest komfortowo. Chociaż ja mam jeszcze ten strój Motona Venta z tymi wycznikami, tu mam sobie, na spodniach sobie podpinałem i tam trochę to daje, nie? Tu mogę sobie zdjąć, o tu ziomek jedzie i się nie przejmuje, nie? A, to jest styl jazdy Harley. No i mogę sobie podpinać te plastry, no ale co z tego, jak chodzi wszystko o to, że jest lipa jak się zatrzymasz, nie? A nie jak jedziesz, bo jak jedziesz, no to w ogóle nie ma tragedii, tak? Nawet jak jest 30 parę stopni, no ale jak już stoisz, to jest cholera przerąbane. No i tak właśnie, taki vlog trochę o niczym, bo miałem nagrać, widzieliście na Instagramie ci, co mnie obserwują, miałem nagrać zupełnie inny filmik, już miałem jakiś tam pomysł i zapał, żeby to nagrać, ale nie nagrałem, bo jak widzieliście, lało deszczem, niesamowicie, no i nie dało się pojeździć fajnie, z ziomeczkami już byliśmy nastawieni, że gdzieś tam pośmigamy sobie. No i nie pykło, no. Tak, moi drodzy, jadę, pokażę wam jeszcze tą bluzę. Albo wam nie pokażę, jeszcze zobaczymy. Duża liczba, no dosyć duża liczba subów dotarła do mnie, dzięki. Witam was wszystkich serdecznie. O kurde, kolejny gościu jedzie sobie na chillaucie w tym, w koszulce. No, nowe słupki są, ruszyło się coś na kanale, na pewno widzę efekt tego, że nagrywam właśnie, nagrywam dość regularnie i chyba to jest to i wydaje mi się, że znowu sukces zaczyna odgrywać nagrywka z chińskim produktem i wymianą, moi drodzy, tłoka w chińskiej kosie spalinowej, ale no co, no, tak to ma wyglądać, no. Jedzie puchą. Zapraszam was już na miejsce docelowe. Jak już dotrę tam na te Cieszanowice, to będzie ten. Będzie kolejna nagrywka. I gościu mnie kurwa golfem ściga, ty. Nara, leszczu. Tak się, moi drodzy, prezentuje to opakowanie.
bardzo ładne. Rozmiarówka jest. Ja jestem niestety między na pograniczu L-ki i XL-ki. Tak nie wiem, czy mogłaby być ciut większa, ale XL-ka mogłaby być już za duża. No, fajne jest to, że to jest polska firma i fajne jest to, że wszystko jest produkowane na terenie Polski w Zduńskiej Woli. Łącznie z przędzą, także 100% produkt polski. No, powiem wam, że jest różnica między bawełnianą, zwykłą podkoszulką, którą miałem, bo byłem zlany potem, a tu wyszedłem, zdjąłem strój, jestem też, jak widać, trochę wilgotny, że tak się wyrażę, ale wypiłem monsterka sobie elegancko i ten, i już jestem suchutki. No i będzie temat fajny, bo ja też mówię, po górach lubię chodzić i takie termoaktywna bielizna w górach jest naprawdę zajebista też, bo szybko odprowadza to ten pod i moi drodzy, no, z długim rękawem niby jest i czarna i łapie słońce, no ale można też się ochronić przed słońcem, żeby się tak za bardzo nie zjarać, nie? No dobra, moi drodzy, tyle. Może jeszcze tylko zdjątko na Instagrama i do usłyszenia. Elo, trzymajcie się, dajcie znać, co słyszycie, co sądzicie o tym. O tym ubiorze. Trochę drogo jest, moim zdaniem, no ale mówię, to będzie już na dobrych parę lat, mam nadzieję. Jak już wytrzymała jakaś kipsta za 6 dych z Decathlona tyle lat, to Brubek powinien być jeszcze dłużej. Do usłyszenia, Elu.